Witam w kolejnej już odsłonie mojego kanału motoryzacyjnego pod tytułem Zawód Mechanik. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić zakupowi pierwszego auta. Za mną tutaj taka propozycja cenowa w budżecie do 5000 zł. Myślę, że budżet ten pozwoli nam na zakup sprawnego auta, który ewentualnie można będzie jeszcze dofinansować tak, abyśmy sprawnie przez najbliższy rok czy dwa lata sobie mogli pojeździć. Temat jest dość obszerny, dlatego chciałbym cały odcinek poświęcić dzisiaj wnętrzu samochodu, ponieważ nie jestem w stanie omówić całej problematyki związanej z zakupem auta na 15 czy nawet 20 minutach filmu. Na temat zakupów auta są już napisane na forach internetowych, jak również innych vlogach, całe epopeje. Można siedzieć, czytać, studiować i tak do końca nie znajdziemy idealnego rozwiązania. Moja propozycja jest następująca. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na zakup samochodu, nie wybierajmy się na dalekie wycieczki. Jak mamy już upatrzony jakiś model, który ewentualnie chcemy kupić, wybierzmy pierwszy lepszy samochód tego typu z serwisu ogłoszeniowego. Podjedźmy do sprzedającego, zapoznajmy się z samochodem, wykonajmy jazdę próbną. Po odbyciu krótkiej jazdy próbnej stwierdzicie, czy ten samochód jest dla Was, czy nie. Więc czasami nie ma sensu robić wycieczek na cały dzień, zatrudniać znajomych mechaników, lakierników, jeździć po stacjach diagnostycznych, warsztatach, skoro na koniec okaże się, że samochód, który upatrzyliście, tak naprawdę nie jest dla Was. Więc zacznijmy od jazdy próbnej. Ja tutaj nie będę się skupiał na aspektach samego zakupu samochodu, oglądania auta pod względem karoseryjnym. Nie będę tutaj pokazywał mierzenia czujnikiem lakieru. Nie będę pokazywał również innych technik. Po prostu musicie być świadomi, że 5000 zł, bo o takim budżecie rozmawiamy, wystarczy nam na zakup sprawnego auta. A żadna kwota, którą chcecie przeznaczyć na pierwszy samochód, nie gwarantuje Wam tego, że będziecie z tego samochodu zadowoleni. Bo jeżeli będziecie podbijać tą kwotę i będzie to kwota na przykład 10 tysięcy, czy 15, czy 20, bo takich publikacji w internecie jest mnóstwo. Pierwszy samochód za 15 tysięcy, pierwszy samochód za 20 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Można by to mnożyć, aż dojść do 100 tysięcy. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie zna się na samochodach, potrzebuje auto w miarę niedrogie, żeby się nauczyć jeździć, ewentualnie żeby dojeżdżać pracy, szkoły, kupuje się auto za pieniążki, które ewentualnie mamy, plus jeszcze musimy liczyć na to, żeby coś do tego auta dołożyć. Choćby nawet tą rejestrację, ubezpieczenie, czy zrobić sobie na pierwszą wymianę oleju. Zapomnijcie o tym, że kupicie auto za 20 czy 30 tysięcy i nie będziecie do niego dokładać. Wręcz przeciwnie, możecie się bardzo rozczarować. Bo im samochód droższy, im samochód wyższej klasy, tym będzie wymagał wyższych nakładów finansowych. I takie są realia. Jeżeli ktoś chce na pierwszy samochód kupić sobie samochód za 30 tysięcy, 50, 100, nie ma sprawy, kupujcie. Tylko zastanówcie się, czy warto, bo przez pierwszy rok na pewno będziemy się uczyć jeździć tym samochodem. Ten samochód będzie traktowany przez nas jak wół roboczy do bicia, tak? Będziemy się uczyć, w różnych sytuacjach będziemy się znajdować. Na pewno bardziej obciążona będzie skrzynia biegów, sprzęgło, z obrotami silnika też będziemy sobie musieli jakoś poradzić, żeby dobierać odpowiednie przełożenia do obrotów silnika. Myślę tutaj o wjeżdżaniu w zakręt, na trójce i z niego wyjeżdżaniu, bądź tak jak uczą to szkoły nauki jazdy, ekodrivingu, który tak naprawdę dobry jest, ale nie wiadomo dla kogo, na pewno nie dla auta. Więc jak chcecie sobie kupić auto za 30 tysięcy, proszę bardzo, kupujcie. Ja tutaj mam budżet cenowy do 5 tysięcy i o tym samochodzie będę opowiadał.
Jest tutaj za mną mały, poczciwy Volkswagen, który jest w miarę prosty w swojej konstrukcji. Nie ma tutaj skomplikowanych wtryskiwaczy w silniku diesla, nie ma tutaj koła dwumasowego, nie ma tutaj turbosprężarki, nie ma tutaj filtra DPF-u i wielu innych ekologicznych wynalazków, które czasami sprawiają więcej problemów niż pożytku. Samochody dzisiejsze budowane są modułowo, także jeżeli w przypadku jakiejś awarii wymienia się cały moduł, czasami nawet nie ma możliwości remontowania tego samochodu, bo nie ma do niego części zamiennych. Tak jak mówię, temat jest dość obszerny, szeroki i nie będę się dzisiaj rozgadywał. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak obejrzeć wnętrze auta i na tym się skupić. Mamy kupić sprawne auto. Mamy mieć sprawne oświetlenie, kontrolki, elementy, które wpływają bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Czyli w jakim stanie jest szyba czołowa, szyby boczne, fotele, czy się przesuwają, czy dobrze się regulują, czy dobrze działają pasy bezpieczeństwa, czy nie zacina się stacyjka, czy łatwo wcisnąć pedał sprzęgła, czy dźwignia zmiany biegów dobrze się przemieszcza w swoim zakresie, czy dobrze działa hamulec awaryjny, ręczny tak zwany. Na tego typu rzeczach chcę się dzisiaj skupić. Tak jak powiedziałem, dzisiejszy odcinek będę mówił do Was z wnętrza auta. Chciałbym ewentualnie tutaj zwrócić uwagę Waszą przy oglądaniu auta, jak również przy wykonywaniu obsługi technicznej, jak zrobić to skrupulatnie. Czyli szybko, nie przedłużając, zaczynamy od panelu sterowania szybami, którą mam tutaj po lewej stronie, na lewych drzwiach, czyli szyba lewa otwieramy, szyba prawa otwieramy, szyba prawa zamykamy, szyba lewa zamykamy. Sprawdzamy, jak ewentualnie zachowuje się sam mechanizm, jak zachowuje się szyba, czy nie ma jakichś zacień, czy coś nie trzeszczy, czy się nie zacina. Na pracę przełączników również należy zwrócić uwagę. Na przykładzie tego testowego auta, które tutaj mam do dyspozycji, pokażę, jak wykonać szybko takie sprawdzenie. Czyli przechodzimy szybko do włącznika świateł pozycyjnych, przekręcamy na raz, obserwujemy z przodu na ścianie przed samochodem, czy światła się zapalają. Jeżeli tak, przełączamy na światła mijania, zmieniamy szybko na drogowe. Podświetlenie deski rozdzielczej również tutaj ma znaczenie, czyli czy ta deska rozdzielcza jest podświetlona, czy kontrolki na desce się zapalają, świateł długich, czyli drogowych, zapala się na niebiesko, może być kontrolka zielona do świateł mijania, tutaj takiej kontrolki nie ma, nie jest wymagana. Światła przeciwgielne przednie, jeżeli są, kontrolka żółta, światła przeciwgielne tylne. Przechodzimy szybko dalej, kierunkowskaz lewy obserwujemy na ścianie, jest prawy. Również możemy sprawdzić, czy będzie odbijał przy ruchu kierownicą, czyli włączamy kierunkowskaz lewy, kierownica w prawo, powinna nam odbić. Stawiamy kierownicę na wprost, wyłączamy zapon, włączamy ponownie, obserwujemy kontrolki poduszki powietrznej, ABS-u, ładowania, smarowania silnika, kontrolki silnika elektronicznego systemu EPC. I mamy tutaj jeszcze kontrolkę paliwa i kontrolkę przegrzania silnika, czyli zbyt wysokiej temperatury cieczy chłodzącej, która jest jednocześnie kontrolką poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym. Dobrze, wycieraczki, spryskiwacz, przecieramy szybę, bieg czasowy działa, bieg pierwszy szybszy, ok, włączamy do pozycji wyjściowej, czyli na zero, wycieraczki powinny same wrócić,
spojrzenie na szybę przednią, czy nie jest porysowana, pęknięta, nie ma jakichś dużych rys bądź odprysków. Takowe rysy będą nam kwalifikowały szybę czołową do wymiany. Wyciągamy kluczyk ze stacyjki. Jeżeli jest pilot, możemy sprawdzić, zamknij, otwórz, czy zadziała centralny zamek. Tutaj tego pilota nie ma. Wersja bez pilota. Na drzwiach jest przycisk zamknij, otwórz do sterowania centralnym zamkiem. Lusterka sterowane manualnie. Oczywiście robimy to przy zamkniętych drzwiach. Ja tutaj do potrzeb filmu te drzwi mam otwarte. Ogrzewana szyba tylna, oczywiście przy włączonym zapłonie. Będzie nam ją trudno sprawdzić. Kontrolka się zapala, czyli podejrzewamy, że układ jest sprawny. Należałoby spryskać tą płynę, tą szybę specjalnym płynem. Zobaczyć, czy odparowuje. Światła awaryjne, światła wstecznego biegu, światła stopu. Światła tylne będziemy musieli sprawdzić przy pomocy drugiej osoby, ponieważ no samemu będzie nam trudno sprawdzić światła hamowania, czy dobrze świecą. Panel sterowania ogrzewaniem, dźwignię pokrętu ogrzewania ustawiamy na maksymalne grzanie. Przyda nam się to podczas wykonywania jazdy próbnej. Zobaczymy, jak szybko w samochodzie robi się ciepło, ile czasu zajmuje jazda z włączonym ogrzewaniem, żeby w środku zaczęło się robić ciepło i odczylaniać nam szybę. Praca wentylatora w środku nadmuchu nastawiamy na bieg maksymalny, w tym przypadku czwarty. Pokrętło, kierownicę powietrza na szybę, sprawdzamy, czy na szybę mamy nadmuch. Następnie na twarz i na boki jest nadmuch. Na nogi wszystko jest ok. Wszystko powinno działać bez zacinania się. Jeżeli będzie to układ klimatronik, będzie to oczywiście inaczej uruchamiane. Jak powiedziałem, mam tutaj egzemplarz testowy, w którym jest to wszystko robione manualnie. Jest tutaj jeszcze na panelu przycisk zamkniętego obiegu powietrza. Przydaje się do użycia razem z klimatyzatorem. Jak również w przypadku, kiedy jedzie przed nami jakieś auto, które nam smrodzi bądź kurzy, możemy sobie to włączyć. Powietrze do środka jest pobierane z środka auta, nie z zewnątrz. Wiadomo, że jest filtr kabinowy, który nam to filtruje i powietrze dostaje się do środka już filtrowane, ale nie wszystkie filtry pochłaniają zapachy. Jak będziecie kupować filtr, spytajcie, jeżeli będziecie chcieli droższą opcję, o filtr, który pochłania zapachy. Czyli dźwignia zmiany biegów, ona jest ustawiona w położeniu na wprost, czyli popychając ją do przodu, zawsze powinniśmy włączyć bieg trzeci. Jeżeli bieg pierwszy do siebie i do przodu, czyli tak jest prawidłowo ustawiona dźwignia zmiany biegów. Ok, też nie powinna się dźwignia zacinać, powinna się dać wbić, takim żargonem mechaników powiem, bez oporów. I tak samo bez oporów powinno się ją dać wyciągnąć na luz, czy bądź inny bieg. Dźwignia hamulca ręcznego. Sprawdzamy, jak wysoko ten hamulec nam tutaj podróżuje. Powinno być to średnio od 3 do 5 ząbków. Możemy sobie to policzyć na piechotę. Tutaj jest, jak widać, więcej, czy słychać. Więc jest problem w postaci wyciągniętej linki bądź regulacji. Może też być problem ze zużytym mechanizmem szczęk. Niewielka usterka tego może tam generować jakieś koszty. Bo trzeba wymienić czy szczęki, czy linki. Na szczęście, tak jak powiedziałem, do tego samochodu jest mnóstwo producentów, który robi części zamienne, ponieważ te części zamienne są, występują również w innych samochodach bliźniaczych, w Seacie, w Skodzie, w Audi. Więc nie będziemy mieli problemu z zakupem części zamiennych. Zrobi nam to każdy mechanik, a jak będziemy się chcieli sami pobawić. Firmy, również taka firma jak Jurid czy TRW produkuje całe zestawy. Kupujemy gotowy kit. W pudełku są szczęki, sprężyny, rozpieraki, cylinderki hamulcowe. Wszystko gotowe do montażu. Nie potrzebujemy nic więcej dokupować.
Co jest rzeczą ważną, jeżeli chodzi o kupowane auto? Również należy zwrócić uwagę, fotel kierowcy powinien się dać przesuwać w płaszczyźnie poziomej, jeżeli jest. Również regulację należy sprawdzić pionową i regulację oparcia. To będzie dla nas bardzo ważne, ponieważ będziemy musieli sobie ustawić fotel tak, jak będziemy się czuli dobrze. Pasy, w jakim stanie jest sam materiał pasa, wyciągamy do końca, czy nie jest poszarpany, nie ma śladów postrzępień. Sprawdzamy, jak się zwija. Ryglujemy pas gwałtownym szarpnięciem. Sprawdzamy, czy się działa mechanizm zapadkowy. Stan pasów również może nam powiedzieć coś na temat przeszłości powypadkowej tego auta. Czyli sprawdzić fotel pasażera, drzwi pasażera, jak działają zamki, jak się zamykają, czy się reguluje pas, czy się pasy zapinają z tyłu, czy się oparcie kładzie. Ewentualnie, co znajduje się w bagażniku, czy mamy na wyposażeniu trójkąt, gaśnicę, apteczkę, koło zapasowe, jeżeli takowe jest przewidziane, podnośnik do podnoszenia auta, klucz do kół. Wszystkie te braki będziemy musieli uzupełnić. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli czegoś brakuje, a sprzedający powie, że to sobie możecie dokupić, wszystko to kosztuje pieniążki, będziecie musieli to kupować i uzupełniać. Radzę o tym pamiętać również. Nie powiedziałem o wyposażeniu galanteryjnym, o plastikach wnętrzu, o kratkach nawiewu, o rzeczach typu schowki, szufladki i inne rzeczy, czy radio odbiorniku. O tych rzeczach nie mówię, ponieważ są to rzeczy na tyle proste, że każdy może sobie to sprawdzić we własnym zakresie. Następny odcinek to już typowo komora silnika, co znajduje się w komorze silnika, jak ewentualnie dokonać przeglądu, sprawdzenia podstawowych rzeczy, jak przygotować się do samej obsługi już technicznej, czyli wszystko to, co jest związane z silnikiem i z układem napędowym. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.